Ktoś pytał, czy tą zapalniczką da się zapalić korę brzozy. Akurat jestem w lesie, mam mokrą korę brzozy, mam zapalniczkę, zobaczmy. Da się zapalić korę brzozy. Jak sobie wrócę w drugą stronę, to może nawet nie zgaśnie. Oczywiście wszystko odbywa się w kontrolowanym, bezpiecznym miejscu, ponieważ bezpieczeństwo jest naszym najwyższym priorytetem. Elegancko możemy zapalić nawet korę, która jest mokra w dotyku, ponieważ przed chwilą padało. To też wyjaśnia, dlaczego kora jest jedną z najlepszych podpałek, bo pali się nawet mokra. To wszystko dzięki temu, że zawiera sporo olejków eterycznych.